No, mamy w końcu pierwsze branie i to na kraba. No dobra, pokaż to. Białoga bez walki idzie na tak zwanego śpiocha. No dobra, no. Może być i tak. Malizna. Teraz to już nie jest szczupak, tylko boleń. Ale zamęta działa, nie? Także trzeba czekać na tego suma, zobaczymy. Ten zestaw z krabem do ilu kilo? To jest najmocniejszy grunt, słuchaj, 39. O! 3. Czyli branie było chyba gdzieś 9:50? Dzięki. A z 10 zrobię zdjęcie, czemu nie? Dziękuję. I markę sobie przy okazji postawimy. I patrzcie, jaki hajs z zabolenia. Rewelacja. Bez premki. Tu wszystko jest przecież. Dzięki, sierżant. Chyba 9:50, tak mi się wydaje, było mniej więcej. No w słońce rzadko biorą. Dobra, Rizu. Dzięki. To tak zapisujemy. Mam nadzieję, że się nie pomyliłeś czasem. Dzięki, Thompsonek. My nie chcemy tego sprawdzać. Także unikatowy boleń na Evobleda z eventu dzień 4 lipca. 10 kg 472 gram. Dzięki, Robert. Wtedy w słońce na mnie wziął bolej, a teraz wziął i to od razu unistrzelił. Dzięki za graty. Taki, no taki fajny. Wszystkie powyżej dychy są fajne, a takie już takie, no rzadkie, to powyżej 11 kilo. Nie pamiętam, na której ręce piatkę miała założoną. Tutaj będzie chyba albo na drugim stanowisku, albo na trzecim, na podpórce. Tak, bo pierwsza duży kawałek ryby, krab, druga wędka, bo na trzeciej mamy żywca, druga. Wiesz co, nie, i niekoniecznie, bo ja na kilka foblerów już sprawdzałem jako alternatywę z tą samą głębokością i wchodziły też takie właśnie jak ten, nie, 10+, także to kilka foblerów będzie działać, ale ja szukam no takiego, wiesz, no chociaż żeby chociaż w 80% działało tak jak tamten. Jeszcze takiego nie znalazłem. To jest branie na żywca. 4 po. Także widzieliście, nie mieliśmy od razu uderzeń, tylko teraz zamęta, trzeba było poczekać, nie, na branie po zamęceniu. Mam nadzieję, że to sum, bo nie ciągnie mocno jak białuga. Także liczę, że to będzie sum. O, jest to sum, się pokazał. Mamy unikatowego suma, szkoda, że to nie na pijawkę chwycił, ale dobra.
Jest unikatowy sum, nie wiem jaka waga może być, ale jest. Wiesz, że ja w zawodach nie biorę udziału, Tomaszu. Nie mówiąc o topse. Taki 40 plus to idzie. O! I wracam na pierwsze miejsce, dzięki. Wracam na pierwsze miejsce, no patrzcie, a ten Schnerk robi robotę, co? Jakby nie było. Wracam na top 1. Jakby nie było. 255 cm. Dzięki. Weź tę kamerkę proszę na i oda. Panie kochany, ale wąsacz. Śliczny. No. No się pomyliłem. Jeden. Może teraz, co? Dobra. Piękne. 255 cm, 56 kg, 748. Na Schnerka. No, tylko delikatnie się pomyliłem. Co tam jest tam? 10 kilo w to czy we w to? Tak. Jeszcze jedno zdjęcie. My go zdjęcie i teraz do siateczki. Elegancko. O której było branie? Mnie to jeszcze właśnie bardzo interesuje. Uję, tylko muszę zrobić najpierw zapisz. Ostatnie 5 minut starczy? Zobaczymy. Może. Sum 10.4. Chyba wrócę na topkę, zaraz zobaczymy. 10.4, właśnie sprawdziłem, 255 cm na żywca Schinera, słoneczko, 56 kg, 748 gramów. Nie wiem, czy tak szybko ta topka będzie, ale sobie zaraz lukniemy. Rewelacja. Rzadko biorę, bo mówię, kiedyś to te sumy brały dużo częściej tutaj na tej rzece. Na pijawkę jeszcze musimy chwycić, tam haczyk w ogóle zaraz mniejsze i spróbujemy. Dobra. Biłego to ja wiem. Ale. Czekaj, za chwilę. Biłga to proszę bardzo. Na fotel lidera wróciłem. Top 1. Poproszę suma, bo tam było chyba 54 albo 56, tak? Z pierwszego miejsca gracz miał złapanego. Wracam na pierwsze miejsce z sumem. Pięknie. Pięknie. Mówiłem, że dzisiaj będzie top 1 biługi i top 1 suma. Mówiłem. A jak ja coś mówię, to słowo dotrzymuję. Jest. Jest. Elegancko. Topeczka. Zapiszemy sobie jeszcze tylko klip wideo. Wejdziemy sobie jeszcze raz na markerek. Proszę bardzo. 10.4. Żywiec Schinner. 56 kg, 748 gramów, 2 metry i 55 cm, taki potwór. Piękny sum.